Siemka, z tej strony ProSoul i to jest kolejny odcinek z Lego Harry Potter lata 1-4. Chciałem już powiedzieć z gabinetu Dumbledora. Ale okej. Dobra, bierzemy. I profesor Dumbledore. Pewnie z milion kosztuje. Czyli tak jak ostatni klocek nasz. Też trochę po drodze pozbierałem trochę złotych monet i mam 100 tysięcy, czyli dosyć mi się dużo zwróciło. Ale dobra, idziemy teraz do dormitoriów, aby mieć mi je już z głowy. Też ustawiłem sobie postacie, abym nie musiał się znowu wracać po eliksir wielosokowy i nie wiem, czy mi znowu laguje. Dobra. No strzelam do ciebie, kretynie. Wow, jakiś ty mądry. Dobra, pewnie będzie z 5 FPS-ów, czy tam z 10. Najprawdopodobniej zacznę od Slytherinu. Tutaj na pewno będzie potrzebny wężołusty. Tak czy nie? Snape'a to wpuści. To ja mogę tam wejść, okej. Okay. A ja muszę chyba zrobić eliksir siły, więc nie ma co próbować. Umiesz kurwa strzelać, czy nie? Czy jesteś na... Zostanę sobie za to? Jeszcze się podnosi poziom wody. No i nic nie dostałem. Tutaj nie ma znajdziek. Tutaj też. Dobra, zobaczmy, czy tutaj... Ej, co jest? Czemu nie mogę tam wejść? Lol, nie mogę tu wejść? To po co to było to przejście? Ja nie mogę, to już było kretyńskie. No tutaj za to nic nie dostałem, Jezus. Jaka bida. Dobra, idziemy dalej. Więc będzie nam potrzebny Hagrid. W salonie Gryffindoru chyba będzie najwięcej.
Dobra. O właśnie, tu można znaleźć to od razu. Chłopiec z Gryffindoru. Ciota. Aha, tu nie było nic narysowane, ale okej. Jak tam wolicie. I co? I tylko ta sztuna postaci była, a nie wierzę. A, jeszcze to było. O. O właśnie, pomóż uczniom niebezpieczeństwa. A z piecykiem? Nic? Nie, dobra, idziemy dalej. Ron Hogwart, czyli bez żadnych szat. Zegar? Postacie posiadają zdolność zmieniania czasu, mogą ją tu wykorzystać. Chwila. Hermiona. LOL. Ja. Dean Thomas. Seamus Finnegan. A za tysiaka dostajemy 10. Czy jakbyśmy dostawali fioletowe. A jak dostaniemy fioletowe, to dostaniemy 100 tysięcy. Jej, złoty klocek! A z tym uczniem nic? Jestem też nic. A z tym piecem tak. Znaczy jak wyjdziemy, to wciąż to wciąż jest zmienia czasu.
fajnie, że dali możliwość tutaj zmieniacza czasu. Wciąż będzie ten zmieniacz czasu, czy nie? Nie, już nie. Dobra, to wracamy tam. Zobaczymy, czy czegoś tam jeszcze nie ominęliśmy, zanim nie wziąłem tego zmieniacza. I tu ile się zmieniło przez jakiś czas, nie? Zobaczę, może w tej skrzyni będzie coś. Nie. Tu coś jest. To jest chyba Neville'a. A to jest łóżko Harry'ego, bo to jest Hedwiga. No weź to w łapę, kurwa. I co dostaniemy? Ratunek przed upadkiem. Okej, okay. To się może przydać podczas poziomów. Dobra, no to idziemy dalej. Podczas kiedy mieliśmy zmieniać czasu, to wiele więcej zebraliśmy, niż nie mieliśmy tego zmieniacza. Dobra, idziemy do puchonów. Módlmy się, że nie będzie... A nie, jeśli mamy, to mamy Justina. No, to pewnie będzie dużo z zielarstwem związane, bo wychowawcą Hufflepuffu jest profesor Sprout. Aj, kurde, wiedziałem. Bierz słuchawki. Nie, swoje bicy. Lol. Może popęknę? O właśnie, jeden z trzech jest. Dobra, kogo mamy? Neville'a Longbottoma. Czemu Neville Longbottom jest u Hufflepuffu, jak powinien być u Gryffindoru? Lol. Albo powinien być w cieplarni. To by było bardziej oczywiste. O, i uratowałem ucznia w bezpieczeństwie. Okej, okay, nie będzie. Ile mamy już tych uczniów? Mi się wydaje, że już dużo mamy dosyć. 12, myślałem, że więcej. Dobra, a co tutaj? Aha. Czyli co? Tutaj będę potrzebował Justina. Justin i Hagrid. Okej, okay, idziemy do Krukonów. Tutaj nie ustawiłem tych symboli, czy co to jest. Godeł, czy... O właśnie, mamy tu blisko eliksir wielosokowy, więc to dosyć dobrze. Ale tutaj chyba nie będziemy potrzebować żadnego Krukona. A co to jest? Teleskop. I chyba uratowałem ucznia. Tak? Czy nie? Penelope Clearwater. Dobra, czyli mamy Krukona pierwszego, którego możemy sobie wykupić. Oj, chyba będziemy potrzebować.
Miejmy nadzieję, że Penelopa nie będzie zbyt dużo kosztować. No właśnie. Ale coś kojarzę, że tutaj z tymi oknami coś było, no właśnie. O, prawie bezgłowy Nick. Chłopiec z Gryffindoru, okej. A tu? Nic? Dobra, tutaj muszę wrócić jako Krukon, czyli jako Penelopa, Justin i ktoś silny. Chyba nie mam nawet Hagrida, więc będzie problem. A zobaczmy. O właśnie, mam tutaj eliksir wielosokowy, to. Ale i tak muszę iść do dziurawego kotła, aby kupić Penelopę. Mam tylko Lee Jordana, dziewczynę z Gryffindoru. Błe. Słabo. Justin Finch, Fletchley. Dobra. Dobrze, że chociaż tego Puchona mamy. Jezu, ile tu tylko zielska jest. Ale laguje, Jezus. Wytrzymać już nie mogę. I co to? Gruby mnich. Czyli duch puchonów. Jezus, książki mi upadły. To mnie zje? Spierdolaj. Co dostanę? A, uczeń w niebezpieczeństwie. Aha, czy ten fotel zapina tych puchonów, czy co? No, jeden już został zgwałcony. Gdzie tu jest niby tego Mandragora?
A pewnie tu będzie, tak? Nie, kolejny tor. O, dla grubego mnicha. O, mam złoty klocek, wow. O, proszę, jest mandragora. To było ukryte, więc na pewno coś za to dostaniemy. Dziwię się, że tu na razie Gryfka i Snape'a nie było potrzeba. O proszę, przejście jest. No, tu jest sypialnia. Jezu, tyle tego zielska jest. Ja bym chyba nie wytrzymał w tym dormitorium. Radyjko. Dostanę tu jeszcze chłopca z Hufflepuffu, chociaż. Mam pewnie przeczesać też wszystkie łóżka. Albo nie. Lol. O, mam klocek. I co dostanę? Może mnożnik, proszę. Boże Narodzenie! O matko! Wszystko? Raczej tak. Zobaczę jeszcze te lampy. Dobra, nic. Idziemy. Dobra, spotkamy się głównie w dziurawym kotle? Tak, w dziurawym kotle, więc zaraz się widzimy. Okej, okay, wykupiłem Penelope Clearwater. Wykupiłem Millicentę Bulstrode. Kupiłem jeszcze chłopca z Gryffindoru, ponieważ był bardzo tani. Dziewczyna z Hufflepuffu już jest trochę droższa. Igor Karkarow. Czy on jest silny? Krwawy Baron, gruby mnich. Któryś z duchów jest na przykład silny? Albo ktoś stąd? Pan Ollivander na pewno nie. Karczmasz tą, kupię to. Chłopiec, dziewczyna. Kupuję. To chyba dostałem, kiedy w poprzednim odcinku, kiedy mi się usunęło nagranie. I wam pokazywałem. Straż dworcową sobie kupię. Bo też jest tania. Victor smoking, 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 boże. Smoke weed every day. Głupia jest ta mechanika, że trzeba tak przesuwać.
A kto tu może być silny? Może ten Karkarow? Kupię go i zobaczę, czy on jest silny. Dobra, więc zaraz do was wracam. Aby was nie zanudzać, byłem Karkarowem w dormitorium Slytherinu. Próbowałem przeciągnąć dźwignię, ale niestety nie. Kupiłem oczywiście, jak wcześniej mogliście zauważyć, wcześniej Penelope Clearwater. I teraz jesteś... O matko, jak to ładnie wygląda. Zazdroszczę wam, Ravenclaw. Co to jest? Gabriel de la Cour. De la Huy. O Boże. Czyli mam wziąć wszystkie złote książki. Dostałem za to złoty klocek. Gdzie jest jeszcze jakaś książka? Okej, jestem już z powrotem. Widzę tu kolejną złotą książkę, tak w ogóle. Czy nie? LOL. Jakiegoś ptaszka użyliśmy. O ja... Epic. O matko, tysiaczki, tysiaczki. Czemu nie mam włączonego? Ano tak, bo... mi się włączyła gra i zapomniałem wam też o tym wspomnieć. Sorry.
podobają. Wykrywacz herbów. To już może się nam bardziej przydać w poziomach na przykład. Ale ja nie chcę ułatwień. Ja chcę eksplorować według siebie, a nie... Tak... Nie chcę, aby po prostu, aby ktoś to za mnie robił. Wow, to był epik. Dobra, chodźmy tu. Może tu będzie reszta tych książek. Tu już jest sypialnia krukonów. Tu jest uczeń w niebezpieczeństwie. A co to jest? Padma, suknia balowa. O, jest książka. Złota kolejna. Tu jest kolejne, dobra. Pierdale. O, mamy złoty klocek. Tak myślałem. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Nie. Dobra, zapisałem sobie dormitorium z literinu, że będzie tam potrzebna siła, czyli Hagrid. A my od następnego odcinka zaczniemy powrót do robienia poziomów na 100%. Pójdę do takiego miejsca, gdzie nie będzie na przykład padać i mi lagować jednocześnie. O, to jest bardzo dobrze. Więc tak, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. W następnym odcinku będziemy robić drugi poziom pod tytułem... Chyba coś z trollem to było, pamiętam, misja. Więc na razie i cześć!